Katarzyna Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Sobota zapowiada się trochę lepiej, choć do południa na wschodzie i północy kraju da się we znaki jeszcze pochmurny front atmosferyczny, ale już od zachodu za frontem dostaniemy się pod wpływ pogodnego wyżu bałkańskiego. Zachód i południe kraju będzie już cieszyć się wyjątkowo słoneczną aurą. Dodatkowo napłynie do nas kolejna porcja atlantyckiego ciepła i od razu zrobi się przyjemniej. Zatem jutro rano chmury i jakiś zanikający deszcz lub mrzawka czekają nas na wybrzeżu i Mazurach, a później już wszędzie wyjrzy sporo słońca. Niestety nadal prawie w całym kraju powieje silniejszy wiatr, a termometry wskażą od 5 stopni w Rzeszowie do 11 u nas we Wrocławiu. To sprawdźmy teraz szczegóły dla Dolnego Śląska. Tej nocy zdecydowanie gorszej pogody spodziewamy się na północy naszego województwa. Od linii Legnica-Wrocław będzie się chmurzyć i tu spadnie słaby, przelotny deszcz, a na południu regionu cała noc zapowiada się pogodna i bez opadów, z licznymi przejaśnieniami, a nawet rozpogodzeniami. Temperatura też zróżnicowana, od minus 1 stopnia w Jeleniej Górze do plus 6 we Wrocławiu. Jutro po pochmurnym poranku, jeszcze przed południem na Dolnym Śląsku ma być bardzo ładnie. Wszędzie pojawi się sporo słońca i nie spodziewamy się opadów. Większe ilości chmur zalegać będą jedynie nad Legnicą. Po południu będzie bardzo podobnie, czyli nadal ładnie, z małym i zupełnie niegroźnym zachmurzeniem, przebłyskami słońca i z temperaturą. Od 8 stopni w Kłodzku i Jeleniej Górze do 11 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie do południa będzie stabilne, ale po południu spadnie i wyniesie 1006 hektopaskali. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w porywach do 40 km na godzinę. Biometr korzystny i dobre warunki drogowe, ale dziś w nocy uważajmy, bo w pasie północnym naszego regionu popada i drogi będą bardzo śliskie. I to już wszystkie informacje ode mnie. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia.